Rzeźbił ją w latach 1498–1500 na prywatne zamówienie. Sam wybierał marmur, którego transport do Rzymu trwał wiele miesięcy. Pieta Michała Anioła. Powiedziano o niej wiele. O kompozycji, o gładkości marmuru, o spokojnej, młodzieńczej twarzy Matki Boskiej. Ta młodość miała symbolizować czystość. Odnoszono ją też do inspiracji Dantego. Wielu, wielu artystów malowało Matkę Boską właśnie niedotkniętą czasem. Był nawet taki okres, w którym nie wolno było tego robić. Wiele już pisano o Chrystusie na jej kolanach. A także o tym, że Laszlo Tot na początku lat 70. XX wieku wbiegł do Bazyliki Świętego Piotra i uszkodził poważnie rzeźbę, krzycząc: „Ja jestem Jezus Chrystus”. To wszystko wiemy. Wiemy też, że to nie jedyna Pieta Michała Anioła, ale jedyna podpisana i w ogóle jedyne dzieło rzeźbiarskie, które podpisał. Słyszałem kiedyś historię bardzo miłą. Był to fragment homilii, a mianowicie miał być tak bardzo zachwycony Michał Anioł pięknem, które stworzył, że wpisał w postać Maryi i jej syna własne imię. Tymczasem, gdy rzeźba już była gotowa, po Rzymie rozniosły się plotki, że na pewno nie mógł tego zrobić niespełna 30-letni Michał Anioł. Za młody. To nie on. Michał Anioł, człowiek energiczny, samotny, impulsywny, włamał się wtedy do miejsca, w którym już nie jego rzeźba stała, i w furii tego przekonania, że powinien, podpisał dzieło. Tak, to ja. Z moim smutnym dzieciństwem. Z moją smutną młodością. Z moimi kamieniami. To ja. To mnie pociesza to piękno. I tylko ono. Ze mnie wyszło, choć nikt tego po mnie się nie spodziewał.